W Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie odbyło się spotkanie władz gminy z druhami OSP Tuchowicz, podczas którego podpisano umowę i wręczono strażakom ochotnikom promesę na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Gmina Stanin stawia na strażaków, stawia na bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo nie ma ceny i jest najważniejsze, gdyż strażacy, wiem to z własnego doświadczenia jako mieszkaniec, też jako wójt, uczestniczą w szeregu akcji ratujących zdrowie i, śmiem twierdzić, niekiedy życie. Dzisiaj mieliśmy przyjemność podpisać umowę pomiędzy samorządem gminnym a OSP Tuchowicz w sprawie przekazania dotacji na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten wóz, który tutaj mamy w tle, to jest... Nie, mam przekonanie graniczące z pewnością, że to jest jedna z ostatnich chwil, kiedy się pojawiamy jako duchowie, jako też wójt gminy w otoczeniu tego samochodu, oczywiście nic jemu nie ubliżając. Jest znamienne to i jestem zadowolony, że jesteśmy my tutaj jako OSP już po przetargu, po wyborze konkretnego auta i realizacja już ze strony firmy, która akurat została wybrana w przetargu, jest do końca lipca. Tak więc w wakacje nowy samochód zawita do OSP Tuchowicz. Straż Pożarna w Tuchowiczu powstała w 1912 roku. Założycielem jej był dawny dziedzic Aleksander Hempel. No i nieprzerwanie działamy cały czas do chwili obecnej. Jednostka liczy 30 strażaków. W tej chwili mamy już 20 w pełni przeszkolonych. No już czekamy na następne kursy. No i na nowy samochód. To będzie Volvo. 280 koni, 4000 litrów wody. Nowe auto pozwoli jednostce z Tuchowicza dołączyć do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przewidziani jesteśmy na przyszły rok do wejścia. Wszystkie wymogi spełniamy oprócz wieku samochodu. I nowy pozwoli nam wejść do krajowego systemu. Nowy samochód będzie kosztował ponad 1 000 000 zł. Połowę kwoty przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugą połowę radni gminy Stanin. W dniu dzisiejszym odbyła się sesja. Na sesji zostały przeznaczone środki na OSP Tuchowicz w kwocie 525 tysięcy. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Chciałbym podziękować przede wszystkim wójtowi gminy Stanin Krzysztofowi Kazanie, wicewójtowi Rzymowskiemu Sławomirowi za angażowanie się, za bardzo dobre podejście do sprawy. Należy też się z tej strony mocne, ogromne, serdeczne wyrazy szacunku, wyrazy podziękowania dla druhów OSP za ich zaangażowanie i że chce im się chcieć, bo tak naprawdę bez ich zaangażowania cała ta akcja byłaby bezcelowa. A jak już tutaj wspomniano na wstępie, rola OSP w obliczu naszego otoczenia tutaj klimatycznego, tych zdarzeń, będzie rosła, gdyż jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia, życia i bezpieczeństwa naszych mieszkańców, główną rolę odgrywa czas, a oni są na miejscu i najbliżej. Chciałbym też podziękować mojemu zastępcy Sławomirowi Rzymowskiemu, jak i radnemu Stuchowicza Pawłowi Komorkowi za wszelką pomoc, determinację, mobilizację przy pozyskaniu środków na zakup tego auta. Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ma trafić do druhów w Tuchowiczu do końca sierpnia.